Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateo, witam w kolejnym odcinku Q&A. Jeszcze zanim zaczniemy z pierwszym pytaniem, chciałem Was zaprosić na moją grupę Globale Mateo na Facebooku, bo właśnie z tej grupy brałam pytania, już nie z YouTube'a. No i to jest jakby mało znana grupa na moim kanale, no bo nigdy do niej nie zapraszałem, no a teraz zapraszam, także możecie wbić, porozmawiać o wszystkim. Kacper zapytał się mnie, co ja robię poza YouTube'em. Poza YouTube'em robię duże rzeczy, ale taką moją ulubioną rzeczą to jest oglądanie telewizji. Czasem bardziej lubię w sumie oglądać jakieś seriale w telewizji niż filmiki na YouTube'ie, co jest troszeczkę dziwne, bo w sumie teraz już jakby odeszła taka moda na oglądanie telewizji, ale naprawdę mam też dużo ulubionych jakichś tam seriali. Wolisz Facebook czy YouTube? I w sumie jakby się tak zastanowić, no to Facebook jest trochę lepszy. Dlaczego? Ano dlatego, że na YouTubie załóżmy mogę sobie dać nick, załóżmy Agatka123 i mogę wyzywać wszystkich. A na Facebooku zazwyczaj każdy podaje prawdziwe dane, więc jakby na Facebooku jest mniejsza atmosfera, bo nikt siebie nie wyzywa, bo każdy wie, że załóżmy jeżeli ktoś mnie wyzwie, to ja będę mógł wejść na tego kogoś profil i zobaczyć wszystkie zdjęcia, gdzie mieszka i tak dalej. Także pod tym względem Facebook jest trochę lepszy, ale YouTube ma w sumie więcej funkcji, no i ogólnie z YouTube'a więcej ludzi korzysta. Jakbyś mógł cofnąć czas, to co byś zrobił lub odnowił? No przede wszystkim na YouTubie nie nagrywałbym odpowiedzi na tą dramę, ponieważ właśnie dramę. To jest troszeczkę głupie z mojej strony, jakby takie nieprofesjonalne, że nagrałam odpowiedź na taki film. No i praktycznie cały YouTube, można tak powiedzieć, przejadł się tą dramą, bo nawet Boxer ją skomentował i to był naprawdę jeden z moich głupszych ruchów, jeżeli chodzi o YouTube, bo nie powinienem tego robić. Czy masz fan z nagrywania na YouTubie? Jeśli to twoja pasja, pozdro. Również pozdrawiam i powiem wam szczerze, że naprawdę mam z tego wielką radość. Szczególnie z tego, że mogę nagrać ten filmik, a później go zmontować po swojemu. Właśnie to jest tym wszystkim najlepsze, że ja ten swój film mogę zmodyfikować jak tylko chcę. Mogę w tym momencie zrobić, żeby były czarne paski, mogę w tym momencie obniżyć jakość filmu, zrobić tylko co mi się wyłącznie podoba. Jeszcze w YouTubie lubię to, że jeżeli poświęcam dużo czasu na zrobienie, na wyprodukowanie jednego filmu i w końcu, gdy wrzucam go na YouTuba, naprawdę wy się cieszycie, na przykład jest 20 minut, jest 2000 wyświetleń lub 1000 wyświetleń. To jest naprawdę mega fajne, bo to znaczy, że ktoś docenia moją pracę, która wcale nie jest taka łatwa. Co sądzisz o fidget spinnerach? No moim zdaniem to jest naprawdę spoko rzecz, ponieważ przynajmniej w mojej opinii to jest małe, tanie dosyć, no i sprawia dużo radości jak tak się pokręci. Ale nie rozumiem osób, które kupują fidget spinnery za załóżmy 500 i więcej złotych, ponieważ fakt, różnią się jakimiś tam drobnostkami te fidget spinnery, ale po prostu moim zdaniem to jest trochę jakby no marnotrawienie pieniędzy, ponieważ oprócz tego, że ten fidget spinner się dłużej wtedy kręci, to niczym się nie różni, to wcale nie daje więcej przyjemności jak fidget spinner się dłużej kręci. Czy będziesz chciał iść na streamera i youtubera? I powiem wam, że to jest naprawdę mega ciekawe pytanie, ponieważ gdyby Jakub zadał to pytanie rok temu, to na pewno odpowiedziałbym, że tak. Ale teraz chyba każdy wie, co się z YouTube'em dzieje, że on się powoli sam zabija. Na początku dodał ten dzwoneczek, który miał wszystkim pomagać, a wszystko psuł. Dlatego teraz się zastanawiam, czy to na pewno ma sens. Raczej w tym momencie moja odpowiedź brzmi nie. Ponieważ gdy będę, załóżmy, dorosły, gdy będę miał pracę, to raczej YouTube to będzie takie moje hobby. Raczej dalej będę nagrywać filmy, ale jednak będę pracował. Jakby YouTube to nie będzie moja główna praca, bo jeżeli już YouTube teraz stoi na bardzo niskim poziomie, to się boję pomyśleć, co będzie z YouTube'em za, załóżmy, 10 lat. Jeżeli bym przyszedł do ciebie o 12 w nocy i chciałem autograf, to byś się zgodził czy nie? Pozdrowienia. Również pozdrawiam Kacper. No to raczej bym ci dał ten autograf, tak trochę nadczepnego. W ogóle po co ja trzymam fidget spinnera w ręku? Ale powiem wam szczerze, że jeżeli podchodzi do mnie osoba, którą ja pierwszy raz w nocy widzę, i prosi mnie o autograf, to jest to dla mnie niezręczna sytuacja. I to jest trochę dziwne, no bo niby powinienem się cieszyć, że ludzie mnie kojarzą, ale to jest naprawdę dziwne, bo jakby ja nie czuję się, że jestem jakby rozpoznawalny. Ja to dalej traktuję jak hobby. 3 lata temu, jak zaczynałem, też to traktowałam jak hobby i teraz traktuję to tak samo jak hobby. Jest to naprawdę dla mnie mega niezręczna sytuacja. Szczerze to nawet nie wiem dlaczego, rozdawianie takich niby autografów, bo niby to wszystkim sprawia radość, ale no jest to bardzo dziwne ogólnie. Czy reagujesz na hejterów, którzy piszą kupione suby, czy raczej nie? Po prostu jeżeli coś jest nieprawdziwe, no to czemu mam niby na to reagować? Jeżeli coś by było niby prawdziwe, no to pewnie bym jakoś to zareagował albo usuwał takie komentarze. Ale ja w ogóle na to nie reaguję, jeśli tym nie przyjmuję. W ogóle jakby staram nie reagować na żadne hejty, chyba że to są jakieś rady. Ale tak to nie reaguję ogólnie na żadne hejty. No i ostatnie pytanie na dziś od Mateusza. Fajne imię. Co zmieniłbyś w swoim życiu? No i tak jakby pomyśleć, zagłębnąć się w przeszłość, to nie zapisałbym się do szkoły muzycznej. Dlaczego? Ponieważ
Z jednej strony jest to fajne, bo mogę się nauczyć grać na instrumencie, ale z drugiej strony naprawdę było mi przez te 4 lata mega ciężko, bo zaczynało się od tego w pierwszej klasie, że miałam akordeon 2 razy w tygodniu. Teraz w czwartej klasie miałam chyba z 10 godzin tygodniowo i to jest naprawdę mega niefajne. Każdy nauczyciel w szkole muzycznej to taka jakby wrażliwa trochę dusza i każdy ma jakby taki słaby swój punkt, na przykład ktoś tam mega głośno krzyczy na uczniów swoich, a ktoś tam jakieś inne dziwne rzeczy robi. Naprawdę szkoła muzyczna, przynajmniej u mnie, to jest taka dziwna jakby instytucja. No i tak jakbym pomyślał sobie teraz 4 lata wstecz, to raczej bym się do niej nie zapisał. Chociaż teraz jak już to skończyłem, dostałem jakby to taką całą statuetkę, że ukończyłem szkołę pierwszego stopnia, to jestem niby dumny, ale tak to raczej bym się nie zapisał do tej szkoły. No i to słuchajcie, na tyle. Zapraszam jeszcze raz na moją grupę. Nie zadawajcie pytań pod tym filmem w komentarzach, tylko jak zobaczycie właśnie post na tej grupie, żebyście zadawali pytania, to po prostu będziecie dodawać. Ja w tym momencie życzę wam miłego dnia, no i na razie. Elo!